witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę z drugą częścią jakby z tym pudełkiem. Z drugą częścią odgadywania książek po opisach. Tutaj mam tą część książek, które mi zostały po ostatnim razie. Jest ich trochę, ale nie wszystkie dziś wykorzystam. Mam nadzieję, że zabawa nadal będzie fajna i interesująca. I w sumie bez zbędnego przedłużania będę losować. Ustawię je jakoś tak, żeby nie... Dobra, spadła jakaś jedna, więc ją sobie wykorzystamy. Tu mam ukrytą nazwę książki i autora. No a tutaj czytam opis. Bohater budzi się pewnego dnia i odkrywa, że jego starsza siostra, bohaterka, zniknęła. Nie wiem. Kojarzę taką okładkę. Wiem, że dwóch autorów tam było. Bez pożegnania, bez słowa wyjaśnienia. Jak ma teraz przetrwać w domu z agresywnym ojczymem i ignorującą go matką? Odnajduje jednak adres mailowy bohaterki. Rodzeństwo zaczyna wymieniać wiadomości. Razem, a jednocześnie osobno, muszą nauczyć się znów zaufać sobie, zanim uda im się znaleźć drogę powrotną do siebie. Myślę, co to może być za książka. Coś ze sobą, ale w tytule jest. Zabierz mnie ze sobą? Chyba tak. Chyba Zabierz mnie ze sobą od Jennifer Niven. Czyli autorki Wszystkie jasne miejsca i Dawida Lewitana. Tak mi się wydaje, że to takie są autorzy, więc sprawdzam. A Dawid Lewitan napisał razem z Rachel Cohn 12 dni świąt Dasha i Lili, Księga wyzwań Dasha i Lili i jeszcze napisał Nick i Nora. Książka o Nicku i Norze. Dobra. Tak. Jest to Zabierz mnie ze sobą od Jennifer Niven i Dawida Lewitana. Także jedno mam na plus. Lecimy dalej. Z 5 książek chyba wybiorę. Dobra. Tu jakiś długi opis. Co by się działo, gdyby Bridget Jones należała do bajecznie bogatych Azjatów? Przypominała nieco Ally McBeal i opisywała wszystko w swoim dzienniku. To jest książka, którą czytałam na wyjeździe. Tylko nie pamiętam jej tytułu. Może mi coś przyjdzie tutaj dalej. Szalona i urocza komedia łącząca różne światy, tradycje i wartości. Bohaterka ma 33 lata i wydawałoby się idealne życie. Odnosi sukcesy zawodowe, mieszka w eleganckim apartamencie, otoczona jest przyjaciółmi. Co z tego, że jako jedyna młoda kobieta w klanie Tang, nie ma tutaj nazwiska, ale to mi nic nie daje, nie ma męża. Przecież nie potrzebuje mężczyzny, żeby czuć się spełnioną, bez względu na to, co na ten temat mają do powiedzenia jej wścibscy krewni. To jest chyba ostatnia prawdziwa singielka. Tak jest. Ostatnia prawdziwa singielka. Książka Lauren Ho. Czytałam ją na wyjeździe. Bardzo przyjemna książka. Trzecia wylosowana już. Też duża. Tytuł to historia młodej hinduski, która manipulacją zostaje zmuszona do ślubu jak mogłoby się wydawać kandydatem idealnym. Dobra, jedyną książką hinduską, w sensie nie hinduską, ale związaną z Indiami, czytałam od Kingi Yesman i to była Devi Waleczna Bogini. I niedawno czytałam, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to czytałam trzeci już tom. Holly, nigeryjska słodycz. Cudowna książka, cudowna seria, więc polecam. I tak, to jest właśnie to. No ale tu mi zdradziło
właśnie bardziej to hinduskie pochodzenie, bo to była jedyna książka w zasadzie związana tak z Indiami. Losuję kolejną, niech będzie ta też duża. No jestem ciekawa. A czy jeden wyjazd w góry może wywrócić życie do góry nogami? Wychodzi na to, że tak. To jest książka, którą dostałam do recenzji od autorki. Ale tytuł. Dobra, lecę dalej. Bohaterka tkwi w związku, który kiedyś być może był szczęśliwy, ale teraz wymaga solidnego ratunku. Aleksandra Krawczyk napisała tę książkę, to pamiętam, ale tytuł. Do tego trzeba tańca, jednak dwojga, więc bez chęci drugiej połówki kobieta nie może zbyt wiele zdziałać. To bizneswoman, która nie boi się spełniać swoich marzeń i realizować obranych celów. Jak się nazywał ten tytuł? Tylko tyle. Tak, to jest książka Tylko tyle od Aleksandry Krawczyk. Tak jest. Nie wiem, po co tylko i tak nie zobaczycie, bo to jest dosyć małe. Mam już 4. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tu zostało 8, więc jeszcze 2 karteczki wylosuję, a resztę w trzeciej części pokażę. Dobra, jakaś jedna spadła, więc ją sobie odgadniemy. Chyba za łatwo mi to wychodzi odgadywanie, a nie czytam opisów. Co zrobić, gdy nagle rzuci cię chłopak, z którym rok temu się zaręczyłaś? Płakać, a może przyjąć zaproszenie przyjaciółki i polecieć do Nowej Zelandii? Sylwester, dobry początek. Dobra, to jest książka Miki Modrzyńskiej, Styczniowa letnia noc. Ta autorka w tym roku wbiła się naprawdę bardzo mocno w moje gusta i w moje serduszko i to jest jedna już z moich ulubionych autorek polskich, więc tak, załatwę. No i jeszcze jedno. Dobra, wezmę tą. Bohaterka była bardzo skrytą uczennicą. Starała się nie wychylać, stroniła od życia towarzyskiego, skupiając się wyłącznie na nauce. Jednak skrywała bardzo mroczny sekret, który znał bohater, kapitan szkolnej drużyny koszykówki. To może być dużo książek. Po co najmniej 4 w tym roku takie czytałam. Chłopak nie wtrącałby się w jej życie, gdyby nie fakt, że jego rodzice ciągle stawiali ją mu za wzór do naśladowania. Ale bohater wiedział, że bohaterka bardzo daleka jest do ideału. W końcu sypia z nauczycielem. Dobra, taką książkę czytałam. Jedną i jest to Skandal z datką Marty Zbirowskiej. Dobra, zdecydowanie za łatwo mi to idzie. Zostało mi tutaj 6 jeszcze do odgadnięcia tytułów. Więc zrobimy taką trzecią część i pytanie do Was. Co byście powiedzieli na odgadywanie książki po pierwszych 3 zdaniach? Jesteście zainteresowani takim wyzwaniem? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Ale być może już taki TBR, plan do czytania na kolejny miesiąc, ale nie jestem pewna. Co prawda w tym roku bardzo dobrze mi idzie mój poprzedni TBR, więc znowu się do nich przekonuję. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tutaj 6 książek zgadłam, a kolejne 6 będzie w kolejnym challenge. Także to, co zapytałam, dawajcie znać, czy chcielibyście, żebym odgadywała zdania po zdaniu książkę. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!